Jestem z powrotem na stacji Katowice. Przyjechałem tutaj z około 30-minutowym opóźnieniem. Opowiem wam więc, co będzie dalej. Czekam teraz tutaj na przyjazd pociągu Intercity Silesia, racji Warszawa Wschodnia, Praha Chlawni nad Rzi. Pociąg ten prowadzi wagony do stacji Bielsko-Biała Główna. I właśnie grupą tych wagonów udam się do stacji Bielsko-Biała Główna. Później ze stacji Bielsko-Biała Główna pociągiem Intercity Beskidy racji Warszawa Wschodnia z Wardoń udam się do Zwardonia. Mam tutaj dosyć dużo czasu, pochodzę więc po stacji i ponagrywam trochę składów. Czekam więc na pociąg Intercity Silesia. Odjeżdża pociąg Express Intercity Klimczok racji Katowice, Gdynia Główna. EU160025. Odjeżdża pociąg osobowy relacji Katowice Żywiec 22WED002. Odjeżdża pociąg osobowy przyspieszony racji Katowice Wisła Głębce N76008. Wjeżdża pociąg Intercity Chełmońskiej relacji Kraków Główny Świnoujście. EP09002.
odjeżdża pociąg TLK Spodek relacji Katowice-Poznań Główny. EP07376. Wjeżdża pociąg Regio relacji Sędziszów - Katowice. EN 57 2029. Odjeżdża pociąg osobowy Gipki Cuk relacji Katowice Kraków Główny. 27 WB 003. Odjeżdża pociąg Regio relacji Katowice-Sławków. EN 57 2055. Wjeżdża pociąg EIP relacji Gliwice Gdynia Główna. ED 250 005. Wjeżdża pociąg Regio relacji Kozłów - Katowice. EN 57 2033. Wjeżdża pociąg TLK Rozewie relacji Gdynia Główna - Kraków Główny. EP 07 385. Odjeżdża pociąg Intercity Morcinek relacji Katowice - Lublin Główny.
ED74008. Odjeżdża pociąg Sprinter Czantoria relacji Częstochowa Wisła Głębce. 22WED008. I 21WEA009. Odjeżdża pociąg Sprinter Kiczora relacji Gliwice z Wardoń. 27WEB002. Wjeżdża pociąg Intercity Silesia relacji Ostrawa-Swinów, Warszawa Wschodnia. EP09019. Wjeżdża pociąg Intercity Silesia ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Praha Chlawni na Drażyi i Bielsko-Biała Główna. EP09037. Wsiadam więc do niego i jadę do Bielska Białej. Odjeżdżamy ze stacji Katowice. Jedziemy jak najbardziej planowo. Akurat trafił mi się pusty przedział. Tutaj w wagonach Silesii do Bielska-Białej frekwencja nie jest zbyt duża. Największa w wagonie lotniczym. Wagony przedziałowe raczej puste. Zobaczymy się już w Tychach.
zbliżamy się do stacji Tychy. Zgodnie ze składem jazdy tutaj przyjechaliśmy. No nic, tak więc jadą dalej. Zbliżamy się do stacji Goczałkowice-Zdrój. Na której trwa przebudowa. Zaraz wjedziemy na posterunek Old Gałęźny Ochodza, gdzie będziemy mieli zmianę kierunku jazdy. W przypadku pociągu Intercity Silesia zmiana kierunku jazdy polega na tym, że po prostu jedziemy na dwie lokomotywy. O, tutaj mamy już budowany peron stacji Goczałkowice-Zdrój. O, tutaj mamy jezioro. O, tutaj mamy już położony nowy most.
No i teraz odbijamy tutaj w prawo na posterunek od gałęźnego Chodza. Tam widać ułożony to już tor w kierunku stacji Czechowice-Dziedzice. Widać już duży postęp prac. O, widać tutaj już nowe słupy do sieci trakcyjnej. O, tam już widać linię z zabrzegów w stronę Czechowic-Dziedzic. Już zbliżamy się tutaj do posterunku od Gałęźnego. O, tutaj mamy drezynkę. O, i właśnie stanęliśmy i po zmianie kierunku jazdy ruszamy dalej w stronę Czechowic-Dziedzic. Tutaj mamy siódemkę, która pociągnie nas dalej do Bielska. EP07-1034. No cóż, nie nagrałem w Katowicach, jaka lokomotywa ciągła nas do tej pory.
Zobaczymy to już na miejscu w Bielsku-Białej. No i po kilku minutach postoju ruszamy z posterunku odgałęźnego Ochodza. Zobaczymy się już na stacji Czechowice-Dziedzice. No i wjeżdżamy na modernizowaną stację Czechowice-Dziedzice. O, tutaj widać jeszcze pozostałości starego peronu. Budynek dworca, jak widać, jest odgrodzony. O, tutaj stoi impuls 36 WA024 do stacji Cieszyn. Obok stoi tam Trax. I z lekkim dwuminutowym opóźnieniem opuszczamy stację Czechowice-Dziedzice. To mamy tego Traxa 5170-168-6 Orion Rail. I tam mamy węglarki. Przejdę teraz na drugą stronę. O, tutaj widać nowe perony stacji Czechowice-Dziedzice. Bardzo dużo się tutaj zmieniło od mojej ostatniej wizyty. Jak widać, prace trwają. Tam mam wagony z tłuczniem. Zobaczymy się już na stacji Bielsko-Biała Główna. No i jestem na stacji Bielsko-Biała Główna. Przyjechałem tutaj zgodnie z rozkładem jazdy. Bo to jest tutaj siódemka, która ciągła nas od Katowic, czyli EP07-1066. Oczekuję teraz tutaj na pociąg Intercity Beskidy relacji Warszawa Wschodnia z Wazdoń. W międzyczasie będzie tutaj kilka składów kolei śląskich. O, tam na peronie trzecim stoi kibelek spot do stacji Kraków Główny. Zaraz tam podejdę. Jestem właśnie na peronie trzecim. Tutaj stoi ten kibelek EN572051. Odjedzie on później jako pociąg Regio-Biała relacji Bielsko-Biała Główna Kraków Główny. O, tutaj się już zamazała data ostatniej naprawy. ZNT Kruszewiec. Naprawa 1P42 09.08.2017.
No niestety nie uda mi się nagrać jego odjazdu, gdyż ten skład do Krakowa odjedzie mniej więcej o tej samej godzinie co skład Intercity Beskidy. Tutaj mamy oddział małopolski z siedzibą w Krakowie. Mhm. No zobaczmy tutaj na skład jazdy. O, tutaj będziemy mieli 9.52, pociąg osobowy przyspieszony Sprinter Rachowiec do stacji Zwardoń, kursujący teraz w weekendy. Potem 10.03 będzie pociąg osobowy do stacji Katowice. 10.52 będzie pociąg osobowy do stacji Zwardoń. O, pociąg Regio Biała do stacji Kraków Główny. Odjedzie o godzinie 11.39, a pociąg Intercity Beskidy odjedzie o godzinie 11.42. Odjeżdża pociąg Sprinter Rachowiec racji Częstochowa z Wardoń. 22 WED 012. I 22 WED 001. Wjeżdża pociąg osobowy relacji z Wardoń Katowice. N75004. Wjeżdża pociąg osobowy relacji Katowice z Wardoń. Dwadzieścia dwa WED 004. Wjeżdża pociąg osobowy relacji Żywiec Katowice. Dwadzieścia jeden WEA 003.